Cześć wszystkim, mam na imię Wiktoria i witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Tak jak już widzicie po tytule, dzisiaj zapraszam Was na wspólny shopping do sklepu Pepco. Tym razem było bardzo dużo nowych i ciekawych rzeczy, więc w dzisiejszym filmiku oczywiście Wam je pokażę. Również zerkniemy sobie na dział odzieżowy, na stroje kąpielowe. Więc mam nadzieję, że ten filmik przypadnie Wam do gustu i miło spędzicie ze mną czas. A ja już nie przedłużam i lecimy dalej z oglądaniem. Już jesteśmy w sklepie i tym razem zaczniemy nasz przegląd oddziału z ubraniami. Są tutaj sporo nowości, ale dzisiaj głównie skupimy się na kolekcji plażowej. Więc jeżeli poszukujecie rzeczy, które uzupełnią Waszą garderobę na ciepłe dni, to koniecznie zajrzyjcie do Pepco. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby, I do your door cause I'm feeling so good. Na półkach w Pepco również znajdziemy bardzo fajne sandałki, balerinki oraz klapki, które są bardzo wygodne i również będą pasowały do wielu rzeczy. Czy to sukienka maxi, czy shorty, czy na przykład zwiewna spódniczka. Natomiast wybór japonek w Pepco jest przeogromny i cena jest super, bo te z najnowszej kolekcji kosztują jedynie 4 zł, ale są również japonki z zeszłorocznej kolekcji po 4,99. W sklepach Pepco już się pojawiły ubrania plażowe, no i oczywiście nie mogło zabraknąć strojów kąpielowych. Jak na Pepco to byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, asortyment tych rzeczy był po prostu mega duży. Modele są modne i niedrogie. No i tutaj mamy dwuczęściowe stroje kąpielowe, które zachwycają kolorystyką i wzorami. What's on the other side of inhibition? Ooh, I do your door cause I'm feeling so cool. Taki turkusowy komplecik jest nieco droższy. Zestaw kupimy za 40 zł, ale uważam, że jest bardzo ciekawy. Pepco też dostępne stroje kąpielowe z motywem zwierzęcym. No i oczywiście do letnich stylizacji nie może zabraknąć kapelusza. Też musiałam Wam po prostu pokazać tą nową kolekcję Disney. No i przy okazji polecam Wam film Cruella z Emma Stone. Film bardzo miło mnie zaskoczył.
tym razem, kochani, również zerkniemy sobie na dział z biżuterią. Ja uważam, że te rzeczy Pepco są naprawdę fajne. Wiem, że jakość może nie jest najlepsza, ale jak za tą cenę, to lepiej kupić w Pepco niż czekać kilka miesięcy na paczkę z AliExpress. I następnie mamy różne bransoletki. Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik można kupić za 8 zł. Naprawdę akurat tym razem nie trafiłam na jakiś duży wybór, ale czasami można znaleźć tu naprawdę świetne perełki. Następnie mamy akcesoria do włosów i tutaj śmiało mogę Wam polecić gumki a la Tangle Teaser. Bardzo często je kupuję i cenowo też wypadają bardzo fajnie. Jeżeli dobrze pamiętam, to za zestaw z 5 gumek zapłacimy jedynie 3 zł. Dalej szybciutko zerkniemy na letnie nowości na dziale kuchennym i tylko zobaczcie, jak świetnie wyglądają te szklanki i kieliszki plastikowe. No i oczywiście polecam Wam te kostki do chłodzenia napojów. Bardzo dobrze chłodzą i w mojej kuchni są niezbędne. Następnie mamy różne koce piknikowe. Tak jak widzicie, są również dostępne w różnych wzorach, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj mamy poduszki na krzesła w letnich pastelowych kolorach. Sprzedawane są w zestawie 2 sztuki za 10 zł.
Przechodzimy dalej i tutaj mamy dział z poduszkami, poszewkami oraz różnymi kocykami. Bardzo lubię Pepco szczególnie za ten dział i jeżeli chodzi o poszewki, to bardzo Wam polecam sklep Blue City w Warszawie. Zawsze mają duży wybór tych rzeczy, a zresztą za chwilę sami zobaczycie. Ja to uwielbiam, różne poszewki i kocyki, tylko zobaczcie, jakie są milusie poszewki można kupić za 10 zł. I te również są bardzo fajne i też kosztują tylko 10 zł. No a tutaj mamy poszewkę w serducha z kolekcji walentynkowej. I bardzo fajna jest też ta biała poszewka za 15 zł. Tylko zobaczcie, nawet znalazłam bardzo fajne kolorowe poszewki za 8 zł. Mega fajnie, że za niewielkie pieniądze możemy naprawdę fajnie odświeżyć mieszkanie. Te poduszki w mlecznym kolorze, w kształcie serca, też są prześliczne. Następnie mamy kocyki i narzuty, no i też muszę Wam powiedzieć, że wybór jest dość spory. I to już byłoby wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!